Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiem wam o Apophisie, starożytnym egipskim demonie, panie zła, ciemności i zniszczenia, który był wielokrotnie przedstawiony w formie potężnego węża osiągającego długość dziesiątek kilometrów. Był arcyrywalem egipskiego boga Ra, a do starć między tymi dwoma bytami dochodziło każdorazowo, gdy zachodziło słońce. Każdej nocy wędrował w podziemiach lub po nieboskłonie z powitym mrokiem, a jego nadejście zwiastował potężny ryk, kruszący najtwardsze mury warowni egipskich. Ogólnie wierzono w jego istnienie od samego początku istnienia cywilizacji dorzecza Nilu, lecz oficjalnie pierwszy raz został przedstawiony w hieroglifach pochodzących z okresu końca Starego Państwa. Było to około 4,5 tysiąca lat temu. Ataki tego potężnego węża polegały na wielokrotnych próbach wywrócenia słonecznej łodzi Ra. Wierzono, że jeśli mu się to uda, to cały świat pogrąży się w ciemnościach. I uwaga, potwór był w stanie to zrobić, dlatego wiele innych bóstw egipskich walczyło z nim w obronie Boga Słońca. Jednym z takich wojowników był Shu, czyli wcielenie wszystkich umarłych. Jego zadaniem było utrzymanie Ma'at, czyli tak zwanego porządku, co w pewnym stopniu mu się udało. W trakcie rozwoju cywilizacji egipskiej wiara ulegała również różnym reformom. W pewnym momencie utożsamiano Apophisa nawet samym Setem. W tej wersji wydarzeń posiadał on pod swoim panowaniem armię pomniejszych bogów, a na jej czele stała m.in. Izyda, Selket, Geb, Aker czy też wyznawcy Horusa. Inna interpretacja legendy Apophisa opowiadała o tym, jak zahipnotyzował Boga Słońca i jego wyznawców. Umiejętności tej nie uległ jedynie Set, który odrzucił węża i przebił jego bok wielką włócznią. W ten sposób niwecząc jego plany związane ze zniszczeniem światłości. Apophis był również kojarzony z wieloma klęskami żywiołowymi. Jeśli zwykły Egipcjanin był świadkiem zaćmienia słońca, potężnej burzy czy też trzęsienia ziemi, to z pewnością obarczał winą za te katastrofy Apophisa. W ramach ciekawostki, nie licząc epizodu związanego z bogiem Atenem pochodzącym z okresu Amarny, to Apophis był jedynym niepokonanym bóstwem w egipskim panteonie. Wszyscy inni bogowie mogli zginąć, a jedynie gigantyczny wąż za każdym razem był w stanie się odrodzić. Egipcjanie tak bardzo bali się tego stworzenia, że rokrocznie organizowali rytuał zwany wygnaniem Apophisa lub Apepa, bo tak też go nazywali. W ten sposób starano się chronić przed jego przybyciem, jak i przed przybyciem jego armii demonów, która zagrażała zarówno żywym, jak i umarłym. Jeśli miałbym go porównać tak osobiście z innym złym bóstwem Setem, to powiem wam szczerze, że Apophis był dużo gorszy, gdyż jedynie z nim nigdy nie można było się dogadać. Od jego nazwy astronomowie nazwali planetoidę 99942 Apophis, która 13 kwietnia 2029 roku minie Ziemię w bardzo małej odległości, bo zaledwie 38 tysięcy kilometrów. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!